Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy technicznej kryptowalut na kanale Kryptoraportu. Przypomnę tylko, że partnerem naszych cotygodniowych spotkań jest polska giełda kryptowalut Cox.io, która przygotowała dla Was specjalny konkurs, specjalny challenge, Coxy Trader Challenge. To jest konkurs, który rozpoczął się co prawda już 8 kwietnia, natomiast trwać będzie przez 4 tygodnie, czyli spokojnie do końca przyszłego tygodnia każdy może dołączyć do rywalizacji. Ja myślę, że warto, bo do wygrania są bardzo fajne nagrody, oczywiście finansowe, wypłacane w bitcoinach, a tak naprawdę ryzyko jest niewielkie, bo jedyne co można stracić to trochę czasu. Cała zabawa, cały challenge odbywa się na rachunku demo, więc nie ryzykujemy swoich własnych środków, ryzykujemy tylko i wyłącznie wirtualne pieniądze na koncie demo, a wygrać można prawdziwe bitcoiny od 1000, od 300, od równowartości 300 zł w bitcoinach do 1000 zł, także myślę, że fajne, jeżeli ktoś sobie traduje na kryptowalutach, to jako dodatkowe można sobie taką rywalizację też wziąć, wykorzystać, żeby jakieś dodatkowe pieniążki ewentualnie wygrać. Natomiast przechodzimy już do naszej analizy i standardowo zaczynamy od notowań Bitcoina. Na dzisiaj mamy przygotowanych 10 analiz, 10 kryptowalut, tak więc jeżeli nie interesują Was wszystkie, to standardowo w opisie pod tym filmem znajdziecie też informacje, od której dokładnie minuty i sekundy rozpoczynają się analizy poszczególnych walorów, więc można sobie wejść, przeczytać, kliknąć i obejrzeć tylko to, co Was najbardziej interesuje. No i przypominam tylko o zostawieniu w komentarzach informacji, które projekty mamy przeanalizować w przyszłym tygodniu. Spośród tych wszystkich wybieramy te oczywiście najpopularniejsze. Dzisiaj mamy takich 10. No i standardowo zaczynamy od notowań najstarszej z kryptowalut, czyli od notowań Bitcoina. Bitcoina, który bardzo ładnie rozpoczął ten obecny tydzień, rozpoczął go wzrostami i to dość fajnymi wzrostami, wskutek których już wczoraj, czyli w trakcie wtorkowej sesji, rynek wybił nowe wierzchołki, pokonał tutaj górne ograniczenie tej całej wąskiej konsolidacji. I chciałem w tym miejscu przypomnieć moje słowa sprzed tygodnia. Wówczas wspominałem, że rynek porusza się w trendzie horyzontalnym i przedłużanie tej konsolidacji, rozciąganie jej przez każdy kolejny dzień zwiększa prawdopodobieństwo ewentualnego wybicia górą. Tak też się stało. Stało się to co prawda dopiero wczoraj. Natomiast to wybicie górą, te wzrosty, które obserwowaliśmy i w poniedziałek, i we wtorek, otwierają drogę do dalszej aprecjacji cen Bitcoina nawet w rejon 5900 czy 6100 dolarów. Taką strefę oporu myślę, że warto sobie wyznaczyć, nawet jak oddalimy troszeczkę wykres, to widać, ile razy w przeszłości wcześniej ten poziom był testowany. Najpierw jako wsparcie, tutaj jeden test już właściwie od końcówki 2017 roku, wielokrotnie w 2018 roku. No i mimo, że strefa została pokonana w połowie listopada 2018, to w dalszym ciągu nie doszło jeszcze do jej retestu, więc jeżeli tylko tendencja wzrostowa będzie tutaj kontynuowana na notowaniach Bitcoina, no to mogłoby dojść do wypełnienia zasady zmiany biegunów, czy zasady, która mówi o tym, że każdy poziom, który w przeszłości stanowił istotne wsparcie, po pokonaniu powinien zostać przetestowany od drugiej strony jako opór. I w najbliższym czasie ja spodziewałbym się, że na notowaniach Bitcoina wzrosty będą kontynuowane właśnie w rejon 5900-6100 dolarów. Co dalej, to myślę, że to jest kwestia rozwojowa. Nie spodziewam się, żeby to się wydarzyło na przestrzeni najbliższego tygodnia. Oczywiście rynek może tam dotrzeć, natomiast rozstrzygnięcia myślę, że troszeczkę tutaj zajmie, bo w zależności od tego, czy ten opór zostanie odrzucony, czy pokonany, to mogłoby nam determinować później przyszły kierunek ruchu i oczywiście jego pokonanie mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów nawet w znacznie szerszym horyzoncie czasowym i ze zdecydowanie większymi zasięgami. Natomiast warto pamiętać też, że ostatnio pokonany opór, czyli tutaj okolice 4200 dolarów mniej więcej, poziom, który został pokonany na początku kwietnia, w dalszym ciągu nie został jeszcze przetestowany od drugiej strony jako wsparcie, więc jeżeli tylko w okolice najbliższego oporu pojawiłaby się większa reakcja podażowa, to czysto technicznie właśnie dotąd mogłaby pojawić się potencjalna korekta spadkowa, więc ten zasięg byłby już całkiem spory, ale tak jak mówię, na ten moment bardziej prawdopodobne wydają się tutaj jeszcze możliwe wzrosty, a dopiero to, co się wydarzy tutaj, będzie nam determinowało przyszły kierunek ruchu na notowaniach
Bitcoina. I sprawdźmy jeszcze sobie notowania Ethereum. Tutaj sytuacja nie jest co prawda aż tak techniczna, aż tak fajna jak na notowaniach Bitcoina. Na pewno nie jest tak optymistyczna, jeżeli chodzi o tą najbliższą przyszłość. Tu możemy zauważyć, że rynek od pewnego czasu porusza się w konsolidacji. Konsolidacji, której dolne ograniczenie stanowi ostatnio pokonany poziom oporu. Teraz jest to wsparcie nieco poniżej $160. Natomiast no, brakuje tutaj jakichś większych, silnych reakcji popytowych wskazujących na potencjalne odrzucenie tej strefy. I w chwili obecnej znów obserwujemy spadki. Jeżeli tylko ta tendencja się utrzyma, to rynek po raz kolejny mógłby się osunąć, czy to w okolice 160, czy $157 nawet. Dopiero trwałe wybicie z tej konsolidacji mogłoby nam określić przyszły kierunek ruchu. Natomiast w moim odczuciu nie wygląda to zbyt optymistycznie. Jakoś tak patrząc na ten wykres, wydaje mi się, że sprzedający mogą tutaj jeszcze troszeczkę namieszać i mogą wywindować tą cenę poniżej tej konsolidacji, co czysto technicznie mogłoby otworzyć drogę do spadków. Oczywiście na ten moment utrzymujemy jeszcze się powyżej poziomu $157-8 i teoretycznie można liczyć na jakieś odreagowanie, na jakieś wzrosty. Gdyby takowe się pojawiły, no to realnym zasięgiem mogłyby okazać się nawet okolice $250, co jakby nie patrzeć jest z obecnego poziomu bardzo dużym zasięgiem, ale tak jak mówię, na ten moment sytuacja wygląda dość neutralnie i nie chciałbym nawet prorokować, czy bardziej prawdopodobne jest wybicie dołem czy górą. Myślę, że warto obserwować, wyznaczyć sobie wsparcie w okolicy $157, opór wysokości 182 mniej więcej, no i w zależności, w którą stronę rynek z tej konsolidacji wybije, dopiero wtedy podjąć decyzję, co będzie ewentualnie działo się tutaj na rynku dalej. Przechodzimy dalej do kryptowalut, które Wy zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniową analizą, pod ubiegłotygodniowym odcinkiem. I zacznijmy sobie od EOS-a. Jeżeli chodzi o EOS-a, to tutaj sytuacja wyglądała jeszcze do niedawna dość bardzo podobnie do Bitcoina. Z racji tego, że rynek pokonał techniczny opór, w tym przypadku było to $4,5, i też nie dotarł w okolice kolejnego oporu, zatrzymał się wcześniej. Natomiast w przypadku Bitcoina te wzrosty się zatrzymały, powstała mała konsolidacja i w chwili obecnej one znów są kontynuowane, a w przypadku EOS-a nie. Rynek zatrzymał się w okolicy $6, troszeczkę powyżej, i od pewnego czasu obserwujemy spadki. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, no to w najbliższym czasie rynek mógłby doprowadzić do retestu ostatnio pokonanego oporu, czyli poziomu 4,50. 4,50 to jest strefa, która już właściwie w sierpniu, w połowie sierpnia ubiegłego roku była testowana jako wsparcie. Później po pokonaniu, pod koniec lutego tego roku, była przetestowana jako opór. No i biorąc pod uwagę wybicie z początku kwietnia, w najbliższym czasie również moglibyśmy spodziewać się jej retestu. Jeżeli poziom zostanie przetestowany i pojawi się tu większa reakcja popytowa, no to niewykluczone, że notowania EOS-a wrócą do wzrostów, dla których realnym zasięgiem byłyby okolice strefy pomiędzy 6,80 a $7. I jeżeli sobie oddalimy tą całą sytuację, to zauważymy, że to jest poziom, który właściwie już od połowy grudnia 2017 roku był dla rynku istotny i prawie za każdym razem jakieś reakcje tutaj się pojawiały. Najpierw był kilkukrotnie testowany jako wsparcie, później jako opór, znowu jako wsparcie, znowu jako opór, więc niewykluczone, że nawet jeżeli docelowo tu wzrosty później będą kontynuowane, że znów pojawi się jakaś reakcja podażowa w okolicy 7, czy nawet troszeczkę poniżej $7. ADA, czyli Cardano, nasza popularna ADA. Jeżeli chodzi o Cardano, to rynek już osunął się w okolice ostatnio pokonanego oporu, teraz wsparcia. Już obserwujemy retest, także tak jak na EOS-ie jeszcze troszeczkę miejsca do spadków jest, tak w przypadku Cardano tego miejsca już mamy coraz mniej. W chwili obecnej obserwujemy test mierzenia 50% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu wzrostowego. Natomiast nieco niżej, bo no, w wysokości niespełna 7 centów ma wyznaczony techniczny poziom wsparcia. On został wyznaczony na podstawie doków z października, właściwie i z pierwszej, i z drugiej połowy października. Poziom był testowany dwukrotnie i teraz też mógłby zostać przetestowany. W jego okolicy mogłaby się pojawić jakaś reakcja popytowa, która docelowo mogłaby otworzyć drogę do dalszych wzrostów, ale na ten moment jeszcze żadnej większej reakcji popytowej tutaj nie mieliśmy. Okej, była 22 kwietnia, faktycznie
taka reakcja nam się pojawiła z początkiem tego tygodnia, natomiast widzimy, że od wczoraj i dzisiaj o poranku również obserwujemy jednak przewagę podaży, przewagę spadków i tutaj no, ciężko mówić, żeby jakaś wielka reakcja popytowa mogła nagle się pojawić. Oczywiście, jeżeli taka wystąpi, to rynek mógłby odrzucić to wsparcie. Jeżeli jednak spadki będą kontynuowane i notowania Cardano osuną się poniżej 7 centów, no to to mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków nawet nieco powyżej 5, 5,5 centa. To jest poziom, który też był już na przestrzeni tego roku testowany jako opór, został pokonany, a w chwili obecnej zbiega się bardzo precyzyjnie z mierzeniem 78,6 korekty Fibonacciego, więc w moim odczuciu Cardano jest w trakcie tworzenia korekty spadkowej, bo jednak te wzrosty były zdecydowanie bardziej dynamiczne niż te spadki, które obecnie obserwujemy. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy te spadki zatrzymają się już tutaj, czy może osuną się dotąd i aż w rejon linii tendencji wzrostowej. Ok, przechodzimy dalej. Notowania Liska. Jeżeli chodzi o notowania Liska, to tutaj obserwujemy swego rodzaju konsolidację, natomiast jest to taki trend horyzontalny, ale nie jest to klasyczna konsolidacja. W klasycznej konsolidacji rynek testuje jednak górne ograniczenie, dolne, górne, dolne i taką konsolidację obserwowaliśmy tutaj już od drugiej połowy listopada. Mieliśmy test górnego ograniczenia, dolnego, górnego, dolnego, górnego i wybicie. Natomiast tutaj górne ograniczenie było testowane raz, dolne, możemy powiedzieć, że jest testowane teraz po raz drugi, natomiast jeżeli tylko te spadki byłyby kontynuowane, jeżeli ten ruch by się pogłębił, to docelowo notowania Liska mogłyby osunąć się w rejon poziomu 1,65 i mierzenia 50% korekty Fibonacciego z całego tego ostatniego, trwającego od pierwszej połowy lutego bieżącego roku ruchu wzrostowego. Dopiero tam mogłaby się pojawić jakaś większa reakcja popytowa, czyli to jest górne ograniczenie wcześniejszej konsolidacji. Gdyby doszło do jego retestu i odrzucenia, to wówczas można by się spodziewać, że notowania Liska wrócą do wzrostów, no i realnymi zasięgami dla tych wzrostów, oczywiście w pierwszej kolejności byłyby okolice gdzieś $2,40, czyli tutaj rejon ostatnich szczytów, natomiast docelowo można by się spodziewać wzrostów czy to w rejon 2,59, czy nawet powyżej $3,30 dokładnie. Ja mam kolejny istotny poziom oporu tutaj wyznaczony, także w krótkim horyzoncie czasowym jednak wygląda to bardziej prospadkowo, natomiast dopóki kurs utrzymuje się powyżej 1,65, całą tą tendencję spadkową można uznać jeszcze jako formę korekty, po której być może pojawi się kolejny impuls wzrostowy. Bitcoin Diamond. No, jeżeli chodzi o tą sytuację, to jeżeli sobie oddalimy ją troszeczkę bardziej, to zauważymy, że od pewnego czasu, a dokładnie od września, pierwszej połowy września ubiegłego roku, rynek umarł. Mamy tutaj jakiegoś pełzającego ślimaka i właściwie nie dzieje się nic. Wcześniej ta zmienność była zdecydowanie większa, natomiast w chwili, kiedy sobie troszeczkę przybliżymy obraz, usuniemy tą jedną świecę, no to zauważymy, że jednak jakaś ta zmienność jest zdecydowanie mniejsza niż była jeszcze w ubiegłym roku, natomiast nie można za bardzo narzekać. Bardzo fajny poziom wsparcia w okolicy 68 centów mieliśmy, testowany kilkukrotnie od grudnia aż do właściwie połowy lutego bieżącego roku, gdzie pojawiły się wzrosty. Wzrosty te nie dotarły jednak w rejon kolejnego istotnego oporu, oporu wyznaczonego na podstawie dolnego ograniczenia tej wcześniejszej konsolidacji, czyli poziomu 1,65, zatrzymały się w okolicy 1,40, 1,44 mniej więcej, no i obserwujemy spadki. Lokalnie moglibyśmy wyznaczyć sobie techniczny poziom wsparcia w okolicy 1 dolara. To jest strefa, która 13-14 marca bieżącego roku ustanowiła jakiś tam wierzchołek. Później tutaj też obserwowaliśmy na przestrzeni kwietnia kilka testów, ale w dniu dzisiejszym widzimy, że te spadki są tak dynamiczne, że kurs już osunął się poniżej. Jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, no to w pierwszej kolejności oczywiście najbliższy istotny poziom mamy w okolicy 61-62 centów i tego testu można by się spodziewać, natomiast niewykluczone, że docelowo rynek osunie się aż w rejon 68 centów, czyli tegorocznych
minimów. To jest jedno z najistotniejszych poziomów wsparcia, które w chwili obecnej jesteśmy w stanie wyznaczyć i cała ta sytuacja no, nie wygląda zbyt optymistycznie, szczególnie biorąc pod uwagę tą dzisiejszą poranną deprecjację. Bitcoin. Przejdźmy sobie może najpierw na interwał tygodniowy, żeby tutaj zobaczyć, gdzie rynek się znajduje i jak sobie tą sytuację z punktu widzenia interwału tygodniowego obejrzymy, to widzimy, że kurs od pewnego czasu, właściwie już od listopada ubiegłego roku, porusza się w takim trendzie horyzontalnym, ale delikatnie gdzieś tam zyskując na wartości. No i w trakcie tych bardzo spokojnych wzrostów rynek dotarł w okolice ostatnio pokonanego wsparcia. To jest bardzo istotny poziom, który no, był testowany od lipca 2017 roku aż do listopada 2017 roku, więc kilka miesięcy bardzo takich regularnych testów. Je można też dostrzec bardzo fajnie na interwale dziennym, natomiast byłoby to bardzo, bardzo bliskie. Już nie chciałem tak ściśniać wykresu, dlatego mamy to na interwale tygodniowym. No i przechodząc sobie na D1, zauważymy, że rynek jednak w dalszym ciągu i utrzymuje się poniżej tego poziomu, co czysto technicznie może determinować pojawienie się tutaj jakiejś większej reakcji podażowej. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę tylko sytuację od kwietnia tego roku, czyli tych ostatnich, no, 3 tygodnie z groszem, z małym haczykiem, no to zauważymy, że kurs porusza nam się w trendzie horyzontalnym. Mamy taką wąską konsolidację, której dolne ograniczenie stanowi ostatnio pokonany lokalny opór. On był testowany tutaj gdzieś tam 16-17 marca i wcześniej też był testowany przed świętami grudniowymi 22, 23, no i nawet 24 grudnia, więc nie jest to też jakiś całkiem przypadkowy poziom. Jest to w chwili obecnej dolne ograniczenie konsolidacji. Od pewnego czasu, bo tu już od 22, od poniedziałku, obserwujemy sobie wzrosty. Dzisiaj one są no, jednymi z silniejszych, natomiast dzień się jeszcze nie zakończył, więc jeszcze nie możemy jednoznacznie interpretować tej dzisiejszej świecy. Natomiast jeżeli tylko tendencja wzrostowa by się utrzymała i notowania wybiłyby powyżej poziomu tego, no, tego istotnego oporu, u mnie to jest poziom 0,001, myślę, że tam go warto wyznaczyć, to trwałe pokonanie tego poziomu mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów, no i tutaj nawet w jakimś nieco szerszym horyzoncie czasowym. Oczywiście pierwsze lokalne opory mamy już w wysokości 0,0012, no ale później każdy kolejny ewentualny poziom mógłby być interpretowany, nawet te wzrosty mogłyby sięgnąć rejonu 0,0027, czyli tutaj zasięg byłby całkiem, całkiem spory i gdybyśmy sobie go wzięli, wyrazili w procentach, no to liczmy, że od pokonania, od wybicia, czyli dopiero gdzieś od tego miejsca dotąd, no to jest ponad 150% wzrostu, czyli zasięg bardzo, bardzo ładny. Natomiast tak jak mówię, w chwili obecnej kurs w dalszym ciągu utrzymuje się jeszcze poniżej, a istotne będzie dopiero trwałe pokonanie tego poziomu. Dopiero to mogłoby nam zmienić ogólne nastawienie rynku i otworzyć drogę do jakichś większych wzrostów. Eternity. Jeżeli chodzi o ten rynek, no to tu też obserwujemy, ciężko powiedzieć, konsolidację, bo jednak mamy taką sekwencję coraz wyższych wierzchołków i takie spokojne wzrosty można dostrzec. Zresztą bardzo fajnie jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie tutaj linię tendencji wzrostowej. Natomiast widać, że te ostatnie wzrosty, które były prowadzone od 27 marca, nie dotarły w okolice kolejnego oporu. Opór w wysokości 64 centów. Jest to poziom wyznaczony na podstawie dołków z połowy sierpnia i z pierwszej połowy września ubiegłego roku. On został pokonany już 19 listopada, natomiast w dalszym ciągu nie doszło jeszcze do jego retestu. Możemy sobie sprawdzić, czy jest to strefa, która zbiega się z jakimś mierzeniem Fibonacciego. Nie, nie zbiega się z żadnym mierzeniem Fibonacciego, natomiast od pewnego czasu obserwujemy jednak przewagę podaży, znowu obserwujemy spadki. Jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, to notowania po raz kolejny mogłyby osunąć się w okolice linii tendencji wzrostowej. To jest linia wyznaczona na podstawie dołków od 7 grudnia ubiegłego roku, no i coraz to wyższe dołki były tutaj ustanawiane. W ten sposób powstała linia tendencji. Warto zwrócić uwagę, że ona nigdy jeszcze nie została wybita, nawet fałszywie rynek. Zawsze jak były testy, to jakieś reakcje popytowe się pojawiały, więc nawet jeżeli teraz te spadki tu dotrą, to również można by się spodziewać pojawienia tutaj jakiejś większej reakcji popytowej. Jeżeli strefa zostałaby pokonana,
no to wtedy docelowo notowania mogłyby osunąć się nawet w okolice 33 centów, czyli tutaj ten zasięg też nie byłby całkiem mały, natomiast myślę, że w pierwszej kolejności warto brać pod uwagę linię tendencji, a jej odrzucenie mogłoby docelowo otworzyć drogę do dalszych wzrostów nawet w rejon 64 centów, choć krótkoterminowo jednak wygląda to bardziej prospadkowo, jeszcze tutaj na te najbliższych kilka dni. Pundi X. No tutaj obserwujemy od dłuższego czasu konsolidację. Ta konsolidacja trwa już od 23 listopada ubiegłego roku mniej więcej. No i wewnątrz tej konsolidacji powstała mniejsza, która tworzona jest od pierwszej połowy lutego. Dość wąski zakres tej konsolidacji, natomiast ciężko powiedzieć, w którą stronę rynek z niej wybije i biorąc pod uwagę, że ona trwa już od pierwszej połowy lutego, w chwili obecnej mamy końcówkę kwietnia, jest to już jakiś spory okres, na tak wąską konsolidację to możemy powiedzieć, że jest to nawet bardzo długi okres, więc myślę, że warto obserwować tą sytuację i czekać na wybicie. Kierunek wybicia, góra bądź dół, może nam określić przyszły kierunek ruchu i ten kierunek i zasięg byłby zdecydowanie większy w przypadku wybicia górą i ewentualnych wzrostów, bo wtedy moglibyśmy mówić o potencjale wzrostów aż w okolice poziomu 0,00012, 13 mniej więcej. W przypadku spadków ten zasięg jest zdecydowanie mniejszy, bo byłby on tylko w okolice tutaj tegorocznych minimów. To jest najbliższy istotny poziom wsparcia, więc ewentualne wzrosty dałyby więcej. Na pewno większe perspektywy na zysk z wzrostów. Wybicie dołem już te zyski mogłoby nam w jakiś sposób ograniczyć. No, warto też pamiętać o tym, że ogólne nastawienie na pundi w dalszym ciągu pozostaje spadkowe. Mamy tutaj trend spadkowy, mamy sekwencję coraz niższych dołków, coraz niższych wierzchołków. No i cały ten ruch, cała ta konsolidacja, ten ruch horyzontalny tworzony od listopada ubiegłego roku może docelowo okazać się po prostu formą korekty, więc to wybicie w górę dalej stoi pod dość sporym znakiem zapytania. No i ostatni projekt na dzisiaj, polski projekt Golem. No, w komentarzach ludzie zaznaczali ciekawy projekt, warty projekt, mało się o nim mówi. No, mało się mówi, bo widać, co jest na wykresie za bardzo. Właściwie potencjału wzrostów nie widać. Mamy spadki, które tutaj już no, trwają od dłuższego czasu. Wcześniej mieliśmy bardzo fajną konsolidację. Konsolidację, która trwała od połowy sierpnia ubiegłego roku aż do drugiej połowy listopada ubiegłego roku. Po czym pojawiły się spadki, i od tego czasu rynek tworzy kolejną konsolidację, ale już nieco niżej. Jej górne ograniczenie znajduje się całkiem niedaleko mierzenia 38,2 korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu spadkowego, natomiast widać, że tu znów w rejonie 10 centów pojawiła się reakcja podażowa. Dzisiaj też obserwujemy spadki, i tak naprawdę perspektyw do jakichś większych wzrostów ja na ten moment nie upatruję. Raczej spodziewałbym się jakichś spadków, dla których docelowym zasięgiem mogłyby okazać się nawet okolice 5 centów, może troszeczkę wyżej niż 5 centów, ale pierwszej reakcji popytowej moglibyśmy oczekiwać już w okolicy 7-7,5 centa, czyli ten zasięg do pierwszego wsparcia nie jest aż taki bardzo duży, natomiast jak najbardziej w krótkim horyzoncie czasowym raczej wygląda to prospadkowo. Wielkich perspektyw do wzrostów na ten moment przynajmniej ja tutaj nie zauważam. To by było wszystko, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą analizę. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę dla zwiększenia zasięgu. No i napisać w komentarzu, jakie kryptowaluty mamy przeanalizować dla Was w przyszłym tygodniu, w przyszłą środę. Kolejny odcinek, także ja za dziś dziękuję i słyszymy się za tydzień.